Witam was serdecznie. Słuchajcie, w środę się o tym dowiedzieliśmy, że ten pan, który stoi teraz obok mnie na tej gali, zawalczy, a więc wszystko jest jasne. Tomasz Sarara. Dobry wieczór. Siemanko, dobry wieczór. Dobrze, że powiedziałeś w liczbie mnogiej, że się dowiedzieliśmy w środę, bo ja również należę do tego grona. W środę? Ty też w środę? Ty też w środę. Ja dostałem w środę rano informację, właściwie w środę wieczorem, popołudnie już musiałem tutaj być. Dobrze, to powiedz mi, jak takie coś przebiega? Dzwoni telefon, odbierasz i mówią, czy chcesz zawalczyć z Dawidem Załęckim, a Tomasz Sarara potrzebuje czasu? Jak to wygląda? Potrzebowałem czasu, jakieś 3, 4, 5 minut w pierwszej, przepraszam. Z Klauta dzwonią, ale spokojnie chyba. Pewnie na pewno mnie gonią, Tomek udziela jakichś wywiadów, zanim uciekniesz, zanim wiesz, zanim zabijesz. Ty raczej nie masz z tym problemu nigdy. Nie mam z tym problemu, to sam odpowiadam. Wracając do tematu, o czym gadaliśmy? Słuchaj, co tam u ciebie? Co u mnie? Aha, nie wiem, że co pytałeś, że faktycznie jak to wygląda, nie? Że faktycznie... Jak to było, jak się zastanawiałeś, jakie były dylematy, rozterki i tak dalej? Ja jak szkole swoich zawodników, to właściwie taki bardzo częsty slogan, który się powtarza, to jest akcja, reakcja, przyjmij, oddaj. No i padła propozycja w moją stronę, trzeba było szybko reagować. No i tak, no faktycznie pokrótce mówię, dobra, biorę to, koniec, kropka. To jest mega, bo ja dosłownie w środę jadąc tutaj do Płocka, słuchałem podcastu, w którym gościem był Dawid Załęcki. To była luźna rozmowa na przykład o jakichś perspektywach na przyszłość. Jak padło nazwisko Sarara, to on powiedział, że no nie no, z nim to by nie chciał walczyć, bo to wielki kozak i teraz ma okazję tę walkę stoczyć. Tyle on o tobie, ale jestem ciekaw, co ty powiesz o nim. Ja zanim zacznę wypowiadać się na temat Dawida jako zawodnika, to w ogóle strasznie szanuję go za postawę w życiu, za to, jaką ma formę, za umiejętności. Czyli automatycznie przechodzimy do tego, że również mój szacunek wzbudza u niego jego poziom sportowy i to, jak się zdążył wyszkolić. Ale nie boję się, no nie będę ukrywał, że się nie boję, że czuję się faworytem, że nawet nie czuję się, po prostu jestem dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem, który przeszedł mnóstwo ringowych wojen, który nawet jeśli nie jest w takiej życiowej, szczytowej formie, to jestem przekonany, że na zwykłej rutynie, na kunszcie fighterskim jestem w stanie tę walkę przejść. Mam pomysł, mam dużo pomysłów. Właściwie to też są tylko 3 rundy po 3 minuty z 1,5-minutową przerwą. To umówmy się, nawet jak ja nie trenuję, to ja zawsze w tygodniu zrobię te 10 rund sparingowych. Za każdym razem. To nie ma czegoś takiego, żebym po prostu nie trenował, czy oznacza to, że nie widziano mnie na sali treningowej od dłuższego czasu. Takie rzeczy wprowadzają tylko kontuzje i jakaś niemożność właściwie wykonywania treningu. Ale za każdym razem, kiedy mogę, to nawet rekreacyjnie to robię. I powiedzmy sobie, to też nie jest pierwszy raz w życiu, kiedy ja biorę taką walkę z biegu, ale właściwie nieprzygotowany na 100%. I ten komfort psychiczny też naprawdę bardzo ułatwia to wszystko, że nie ma takiej człowiek spiny, nie ma takich dużych wymagań wobec siebie i automatycznie to wszystko przychodzi jakoś luźniej, łatwiej. Dobra, wszystkich o to pytam, zapytam też ciebie. Mam się bać? Nie, no myślę, że ty jesteś przygotowany na każde pytanie, ale nie ma co ukrywać, że w ostatnich, nawet godzinach bardzo dużo się mówi o tym ostatnim ogłoszeniu tej organizacji, tej walki pani Gosi z Nicolą, czyli mama Magikala z jego byłą dziewczyną. Czy to jest przesada? No chyba tak. Właściwie sam powiedziałeś o tym, że dzieje się to przede wszystkim od kilku godzin. Ja aż tak mocno nie śledzę internetu, żeby... To chyba młodsze gremium właściwie dużo bardziej śledzi te postacie. Ja na temat takiej postaci jak Nikita, to właściwie dowiedziałem się tylko wtedy, że walczyła na tej samej gali co ja i wtedy wywołało to spore zamieszanie faktycznie, że ludzie łapali się za głowę, jak taka postać może robić coś w takim miejscu. Ja nawet nie wiedziałem, o kim jest gadka. Powiedzmy, te hasło typu Magical, to jest, gdzieś mi się obiło uszy. Nie jestem jego fanem, nie jestem subskrybentem tego kanału, ale wiem, co tam się odpierdziela. No chyba za grubo, chyba jest za grubo, nie wiem, no właściwie... Na tym trochę polegają też free fighty w dzisiejszych czasach, że troszeczkę trwa wyścig o to, kto będzie przełamywał jeszcze większe absurdy. No chyba padł rekord. Słuchaj, ostatnie pytanie, muszę zadać. Lebaner znowu to zrobił, chyba nie jesteśmy zaskoczeni. No chyba nie jesteśmy zaskoczeni, naprawdę. Kurczę, mogłem się jeszcze bardziej spodziewać i bardziej do tej sytuacji przygotowywać, że to ja mogę być tym właściwie, który będzie musiał brać robotę w zastępstwie. Stracił bardzo dużo w moich oczach. Właściwie ja myślałem, że tam naprawdę to jest trochę poważniej prowadzone negocjacje, rozmowy czy cała współpraca, a kiedy dowiedziałem się od jednego z organizatorów, że on po prostu miał zamówiony bilet lotniczy, biznes klasy, czekał na niego kierowca, żeby go odebrać z lotniska i on po prostu nie wsiadł do samolotu, on po prostu się nie pojawił na miejscu i gdyby ktoś z organizacji do niego nie zadzwonił, mówi ty, bo my tu na ciebie czekamy, co ty robisz? A on powiedział, że słuchajcie, bo ja 2 tygodnie temu miałem wstrząs mózgu i zapomniałem wam powiedzieć, ale nie dam rady walczyć. I to jest prawda, a biorę bardzo mocno pod uwagę, że tu już nie miałby nikt obowiązku właściwie coś wymyślać i mnie kłamać. No to jest to bezczelny numer, to właściwie jest to już, to pomijając to, że nieprofesjonalne, totalny brak szacunku dla organizacji, totalny brak szacunku dla swojego rywala, totalny brak szacunku dla kibiców. No więc jeśli ktoś nie okazuje szacunku, to chyba nie może się go również spodziewać. Tomasz Sarara, moi drodzy, bardzo tobie dziękuję. Również dziękuję. Dziękuję, powodzenia.